Rozpoczyna się już szósty Międzynarodowy Festiwal Ars Muzyka w suwałkach. Naprawdę świetne muzyczne wydarzenie, o którym rozmawiać będziemy z gośćmi Radia 5. W studio Radia 5 pani Marlena Borowska, sopranistka, a także organizator kon koncertu inauguracyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami również pan Jacek Szumański, tenor. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z roku na rok festiwal rozrasta się, to trzy miesiące wspaniałych muzycznych spotkań. Tak, zaczęło się 14 lat temu od kursu z panią profesor Jadwigą Rappę. Tutaj też gościłyśmy również z panem dyrygentem Sławkiem Wróblewskim. Natomiast rzeczywiście tych wydarzeń przybywało i bardzo się cieszę, że teraz możemy wystąpić z taką ofertą, bo jest ona przebogata i na pewno. Każdy znajdzie coś dla siebie. No właśnie, niebawem koncert inauguracyjny. Co czeka nas w programie w tym roku? To jest święto maryjne, ale również święto naszego wojska polskiego. Także staraliśmy się sprostać tego typu wyzwaniom i tak ułożyć program, żeby bardzo pięknie łączył te wątki. Tutaj sugerowaliśmy wspólnie utwory. Może teraz oddam głos Jackowi, bo ma tutaj bardzo ciekawe propozycje. Bardzo proszę ponieważ 15 sierpnia to jest podwójne święto niejako jesteśmy w przededniu tego święta 15 sierpnia, zatem y, utwory znajdą się maryjne ale również i y, 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 takie y, patriotyczne y, w pewnym sensie proszę państwa, jeżeli o mnie chodzi to pani dyrektor y, programowej, artystycznej tegoż festiwalu zaproponowałem takie oto utwory, które jutro zaśpiewam Józefa Hajdna, aria tenorowa et incarnatus est z Tegoż kompozytora. To jest taki y, fragment części mszy Credo, czyli Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I y, tutaj pokłonimy się właśnie najświętszemu sakramentowi. Y, w, y, semantycznie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o, y, o utwory maryjne, to zaistnieje Ludzego Luciego Ave Maria oraz y, y, Paolo Tostiego Ave Maria. Każdy kompozytor, proszę Państwa, który był wierzący, czcił również Matkę Bożą i pisał swoje melodie do tej słynnej modlitwy Zdrowaś Mariołaski Łaski Pełna. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum Benedicta itd. Więc te najsłynniejsze Bacha Gunoda czy Schuberta Państwo bardzo dobrze znają. Ja chciałem zaproponować mniej znane, właśnie tych włoskich kompozytorów. Lucji wprawdzie studiował. Medycynę jednak poświęcił się z miłości do muzyki, właśnie kompozycji. Zatem y, y, zaistnieje Ave maria tego kompozytora Tosti, Paolo Tosti, kompozytor również włoski. Y, przepiękna kantylena y, w prostocie swojego akompaniamentu. Y, utwór zabrzmi. Y, mam nadzieję, że pierwszy raz również w suwałkach. Y, jeżeli chodzi o tego geniusza największego wśród kompozytorów obach, obok Jana Sebastiana Bacha, który już. Już w innej epoce zaczął funkcjonować Wolfgang Amadeusz Mozart, który napisał Ave Verum Corpus Natum. Zaistnieje również, proszę Państwa, Cezarego Franka Pani Sangelicus i podobnie jak Ave Verum Corpus Natum, czy Pani Sangelicus, w tym przypadku chleb anielski, utwory poświęcone kuczci Najświętszego Sakramentu. Proszę Państwa, tekst, Pani Angelicus wywodzi się z, z XIII wieku. Napisał go święty Tomasz Zakwinu, doktor Kościoła, filozof scholastyczny, teolog, dominikanin, był nie tylko zakonnikiem, był również myślicielem, był również poetą i on właśnie, proszę sobie wyobrazić, tak pokochał najświętszy sakrament Pana Jezusa, że podczas odprawiania mszy świętej przerywał nabożeństwo i przytulał się do tabernakulum, w którym się znajdował Najświętszy Sakrament. I właśnie tegoż do tekstu tegoż autora Cezary Frank w 1872 roku skomponował właśnie swoją melodię Pani Sangelikus Chlebie Anielski. Na początku przeznaczony ten utwór był na tenor solą z harfy, organów, kontrabasu i wiolonczeli, a w naszym przypadku Wielkiego koncertu. Ten utwór yy, yy, zaaranżowaliśmy, że będzie zaśpiewany na yy, sopran i tenor, czyli duet yy, żeńsko-męski, z Towarzyszeniem Organów, bo jest również z nami yy, na koncercie yy, gość yy, z sąsiedniego państwa, yy, pani organistka Wirtuos. Dalia, ja tałtajte. Ja chciałam powiedzieć, że ten duet zapoczątkował naszą wspólną um, działalność koncertową. Stwierdziliśmy, że głosy świetnie do siebie pasują. I mamy bardzo piękne plany na przyszłość, też tutaj do zaoferowania już jest duet z Tabat Mater dworzaka, który po prostu robi niesamowitą furorę wśród publiczności, ale to może na innych koncertach. Natomiast tutaj chciałam do wypowiedzi Jacka też dodać parę informacji, że pojawi się zupełnie nieznana aria, będzie to pierwsze wykonanie, nie wiem czy, w, czy nie w Polsce. Carlosa Gomesa. Właśnie spróbowałam ją włączyć jakiś czas temu do repertuaru. i Jutro Państwo będziecie mieli tę przyjemność po raz pierwszy wysłuchać cudowną arię na cześć najświętszej panienki. To jest zupełnie nieznany. Kompozytor stworzył całą operę o Guarani, która w ogóle gdzieś zniknąła, zniknęła w mrokach zapomnienia a jutro spróbujemy tutaj państwu właśnie ten cudowny przepiękny utwór bardzo wzruszający y, przedstawić jest jeszcze Jana Maklakiewicza ponieważ kończymy y, wątkiem polskim również y, y, utwór maryjny, z tym, że śpiewany w łacinie, w języku łacińskim. Czy takie koncerty idące tropem lat ubiegłych cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu? Pytam, ponieważ nie oszukujmy się, w dobie muzyki takiej stricte komercyjnej, takie koncerty to pewnego rodzaju uczta, coś naprawdę wyjątkowego. Tak, to prawda. Sztuka muzyczna, jeżeli ta informacja dotrze do odbiorcy, Cieszy się ogromnym powodzeniem, tylko tak jak mówiłam, po prostu tę informację trzeba nieść. Także bardzo jestem wdzięczna za wieloletnią współpracę tutaj w podkreślaniu tego dobra, bo my się staramy całe życie trzymać formę. Naprawdę pracujemy nad sobą bardzo intensywnie nad tym, żeby to było bardzo pięknie niesione dla tych dla których śpiewamy. Tutaj oboje jesteśmy dyrektorami bardzo popularnych już festiwali. Troszeczkę one mają inny charakter. Ten niesie ze sobą również imprezy edukacyjno-artystyczne przeznaczone dla młodzieży. Generowane są opery z udziałem młodych adeptów zarówno wokalistyki, jak i instrumentalistyki. Oni już funkcjonują bardzo pięknie w swoim życiu zawodowym. Są solistami teatrów operowych europejskich, a także i na świecie. Przyznam tutaj szczerze, wywołała Pani kolejne moje pytanie, bo myślę, że nie tylko ja, ale także i nasi słuchacze jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi. Jak wygląda przygotowanie do takiego koncertu, festiwalu od strony wokalnej, zarówno jeżeli chodzi o Pana, Pani Jacku, tenora, ale również i Panią, Pani Marleno, sopranistkę? Jak to wygląda? No bo tonacje na tych koncertach już wchodzą naprawdę bardzo wysokie. Tonacje bardzo wysokie, ale są różnego rodzaju wyzwania, które niesie każdy utwór, więc każdy utwór ma swoje, swoje tajemnice, które trzeba pokonać, dostosować do siebie, do swojej psychiki, wiedzy. Trzeba bardzo dużo, że tak powiem, zdobyć informacji takich ogólnych, bardzo szczegółowych, wyniknąć, ale poczuć, żeby żeby widz mógł poczuć, to my sami musimy się roz, rozkochać w tym utworze, tak, rozemocjonować, żeby umieć wyrezonować potem te same emocje wśród publiczności, jako że my kochamy to, co robimy i staramy się zaproponować Państwu również ten świat, w którym funkcjonujemy, także to jest, to jest jedyny żywy instrument. Pracuje się cały czas nad formą nad bardzo, nad bardzo trudną rzeczywistością. Po prostu nie jesteśmy wyalienowani z tego świata, w którym żyjemy, i po prostu no, czasami trzeba sobie umieć poradzić, czyli odrzucić problemy dnia codziennego, bo nie jest możliwe wyjście i oddanie się utworowi, sztuce muzycznej, wtedy, kiedy jest się obciążonym maksymalnie rzeczywistością i do, tak, do takiego świata zapraszamy, ale tutaj może Jacek parę sekretów. Bardzo proszę. <grywa> proszę Państwa, sztuka w ogóle jest taka sama w sobie dziedziną, która wymaga wyłączności. Ona jest po prostu zazdrosna, więc trzeba jej się całym sercem oddać. Technicznie rzecz ujmując, albo logistycznie. Chodzi o to, w takim, takich spotkaniach muzycznych kilku osób, przynajmniej dwóch, trzech, już nie mówię o jakichś zespołach czy wielkich formach muzycznych, gdzie, gdzie kilkadziesiąt czy kilkaset osób występuje z orkiestrą czy z chórem. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, żeby o tej samej porze, o tej samej godzinie, w tym samym miejscu, na tym samym przystanku wszyscy się spotkali i załadowali się do jednego autobusu. W ten sposób to wygląda. Proszę Państwa, jesteśmy profesjonalistami. No, no musimy się pochwalić. Jesteśmy dobrze wykształconymi muzykami, artystami. W związku z tym każdy wie, co ma do. Do zrobienia. Jeżeli swoją działkę solistyczną każdy przygotuje w sposób perfekcyjny, później perfekcyjnie w duecie, w tercecie, w kwartecie albo w jakimś innym składzie zespołowym to zespolimy, więc wszystko punktualnie zostanie zrealizowane. Proszę Państwa, przyjeżdżam do Suwałk od jakiegoś czasu, tak powiedzmy turystycznie, towarzysko, natomiast od krótkiego czasu też zdarzyło mi się tutaj dwa razy wystąpić muzycznie. Jestem pod wielkim wrażeni, wrażeniem, pod wielkim wrażeniem działalności, nie tylko włodarzy, bo tutaj infrastruktura tego miasta bardzo się pięknie rozwija, miasto rośnie, te ulice coraz piękniejsze. Państwo mają przepiękny teatr operowy, czyli po prostu ten Suwalski Ośrodek Kultury, 700 miejsc na widowni, dobra akustyka, wielka scena z zapadniami, orkiestrą, proszę państwa, obok obok akwapark z innej beczki sztuka jakaś tam sportu, powiedzmy, proszę sobie wyobrazić, że i jeden i drugi budynek projektował ten sam architekt z Gdańska, ponieważ jestem artystą w tej chwili działający mieszkający w Gdańsku, ale proszę państwa, rodem z urodzenia jestem Łomżyniakiem w związku z tym suwałki Łomża stanowiły kiedyś diecezję Łomżyńską, jesteśmy krajanami, więc Proszę Państwa, tym większa radość, że mogę śpiewać tu dla Państwa z, z okręgu suwalskiego czy augustowskiego, bo to są naprawdę piękne tereny i przyrodniczo i pod względem geograficznym, takim ukształtowania geograficznego jestem za każdym razem zachwycony tymi, tymi widokami przede wszystkim. Proszę Państwa, Państwo muszą też wiedzieć, że Państwo mają tutaj wśród swojego społeczeństwa wspaniały ludzi, artystów, chociażby w osobie pani dyrektor organizacyjnej, artystycznej. Pani Marlena Borowska wykonuje tutaj dla Państwa olbrzymią pracę. Uważam, że tak naprawdę powinna mieć aż trzy doktoraty z tego wszystkiego, co robi, bo proszę Państwa w 2009, 2010 roku wykonała olbrzymią pracę razem z profesor Jadwigą Rappe w Warszawie, siedząc gdzieś w jakichś archiwach, w piwnicach, odkopując archiwa rękopisów na przykład Stanisława Moniuszki, y, który napisał nie tylko Halkę hrabinę, czy straszny dwór, czy werbum Nobile, czy litanie ostrobramskie, czy muzykę, y, y, muzykę inną instrumentalną, czy te 300 pieśni w sześciu zeszytach ujmując jakoś piwniki domowe, ale napisał również operetki, takie nieznane zupełnie jak y, operetka Beata, czy, y, czy formy y, operowe, czy śpiewogry, takie jak chociażby Jawnuta, czy proszę Państwa, nowy Don Kisho. To właśnie Pani Marlena Borowska z profesor Jadwigą Rappę są pierwszymi w Polsce odkrywczyniami tegoż dzieła moniuszki zupełnie zapomnianego albo w ogóle nieznanego. I chciałem to absolutnie Państwu, Państwa poinformować i podkreślić, że, że to ujrzało, to dzieło ujrzało światło dzien, dzienne dzięki olbrzymiej, ciężkiej pracy naukowej, takiej metodycznej, pedagogicznej. Dzięki pani Marlenie Borowskiej i profesor. Profesor Jadwidze Rappe, które to dzieło miało miejsce w tym roku, zdaje się, czy w ubiegłym roku, prezentację chyba na południu Polski, ale w tej dziedzinie, jako, jako śpiewaczka, artystka, jako organizatorka, propagatorka muzyki renesansowej, to proszę Państwa, olbrzymią sprawę robi dla środowiska nie tylko suwalskiego, ale dla środowiska artystycznego, muzycznego Polski, dlatego, że, że proszę Państwa, te talenty, które otrzymaliśmy z niebios, nie możemy tych talentów do szuflady schować. My musimy się to wiedzą, te, tą wiedzą podzielić ze społeczeństwem. My jesteśmy od tego, żeby wychodzić do ludzi i Państwa radować, cieszyć, Wzruszać, proszę Państwa. Zatem jesteśmy do usług i jesteśmy szczęśliwi, że możemy dla Państwa śpiewać, muzykować, bo przecież bez melomanów, bez publiczności my nie funkcjonujemy. I cieszymy się bardzo, że możemy tutaj również w Radio 5 w suwałkach do Państwa przemówić i zaprosić serdecznie na nasze działania artystyczne. No właśnie, i takie wielkie śpiewanie przed Nami przypomnę szósty Międzynarodowy Festiwal Ars Muzika w Suwałkach, już naprawdę niebawem, bo jutro koncert inauguracyjny, o czym rozmawialiśmy z panią Marleną Borowską, sopranistką, a także organizatorem tego koncertu inauguracyjnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję, serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo, również ja serdecznie zapraszam Państwa. O czym wspominał również pan Jacek Szymański, ten raz jeszcze Państwu bardzo dziękuję.